Na początek pozwolę sobie na taki mały żart. Polskie przepisy ruchu drogowego są logiczne i spójne. A teraz do rzeczy. To, co widzicie na tym zdjęciu, jest to zjazd z ulicy Poznańskiej w lewo do szpitala. Tu po lewej stronie jest szpital. A tam w oddali widzicie przejście dla pieszych z sygnalizacją świetlną. Tak to właśnie wygląda od strony przeciwnej. W tym miejscu dość często dochodzi do kolizji, ale niektóre z nich są bardzo ciekawe. Jako że jeszcze do niedawna była to droga krajowa, to był na niej duży ruch i pojazdy na lewo skręcie do szpitala musiały często długo czekać. I często przy dużym ruchu jedyną szansą na wykonanie manewru skrętu w lewo było włączenie czerwonego światła na przejściu dla pieszych. W takim przypadku kierujący pojazdem A był przekonany, że kierujący pojazdem B się zatrzyma. I on będzie mógł bezpiecznie wykonać manewr skrętu w lewo. Ale zdarzały się przypadki, że kierowca pojazdu B się nie zatrzymał i dochodziło do kolizji. Przyjeżdżający na miejsce tej kolizji patrol policji krótko oceniał to zdarzenie. Kierowcę pojazdu B karał mandatem za niezastosowanie się do sygnalizacji świetlnej, a sprawcą kolizji był kierujący pojazdem A, gdyż wykonując manewr skrętu w lewo, nie ustąpił pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu sprzeciwka lub skręcającemu w prawo. Osobiście jak najbardziej zgadzam się z takim rozstrzygnięciem. Ale od razu mi się nasuwa pytanie, co w relacji pieszy kierujący? Po zmianie przepisów pieszy wchodzący na przejście dla pieszych ma pierwszeństwo przed nadjeżdżającym pojazdem. A kierowca, zbliżając się do przejścia dla pieszych, ma zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu wchodzącemu na to przejście. Do tego dochodzi jeszcze zasada ograniczonego zaufania. A o sygnalizacji świetlnej nic się nie mówi. Czy więc jeśli pieszy wejdzie na to przejście przy zapalonym czerwonym świetle, to będzie sytuacja analogiczna jak przy lewoskręcie? Pieszy, o ile przeżyje, otrzyma mandat za niezastosowanie się do sygnalizacji świetlnej, a kierujący będzie sprawcą wypadku, gdyż nie ustąpił pierwszeństwa pieszemu wchodzącemu na przejście dla pieszych. Może powiecie, że to absurd. Ale przecież znany jest przypadek, kiedy kierujący potrącił pijanego biegnącego na czerwonym świetle po przejściu do tramwaju. I na swoje nieszczęście nagrał tę sytuację rejestratorem umieszczonym na przedniej szybie. A dlaczego na swoje nieszczęście? Bo biegły po obejrzeniu filmu stwierdził, że kierujący jechał za szybko i jest winnym wypadku. Gdyby jechał wolniej, mógłby go uniknąć. Podobnie może być w naszym przypadku i wiele może zależeć od umocowania rodzinnego lub przyjacielskiego kierowcy lub pieszego. A czasem nawet i politycznego. Bo pozwolę sobie jeszcze raz zażartować, polskie przepisy ruchu drogowego są spójne i logiczne.